Szanowni, witajcie na stronie dobrewino.pl. Dzisiaj będziemy degustować wino od czołowego producenta z Argentyny. On się nazywa Ciucardi i to jest jego Seria A. Seria A pochodzi od nazwy Argentyna, od Argentyny. I mają to być w zamierzeniu producenta najbardziej typowe szczepy dla Mendozy, czyli regionu, z którego pochodzi to wino. Najbardziej charakterystyczne, monoszczepowe po prostu wina. W tym przypadku to jest Cabernet Sauvignon z konkretnego siedliska, które się nazywa Valle de Uco. Rocznik jest 2018. Na etykiecie możecie zauważyć kamienie aluwialne, które pięknie kontrastują z jasną etykietą, a równocześnie z ciemnym szkłem butelki. Te kamienie aluwialne można byłoby porównać do gleby żwirowej typowej w Bordeaux, jeśli chodzi o Cabernet Sauvignon. Jak kamienie aluwialne ostatecznie wpływają na ten szczep, sprawdzimy za chwilę, otwierając i degustując to wino. Wino jest zamknięte klasycznym korkiem, który posiada akurat w tym przypadku bardzo owocowy charakter. Raczej nie spodziewamy się, żeby wino miało wadę korkową i jej absolutnie nie ma. Argentyna z całą pewnością słynie, jeśli chodzi o szczep Malbec. To jest w zasadzie, można byłoby stwierdzić, królewski szczep Argentyny. No ale tutaj mamy szansę na to, żeby powąchać i sprawdzić, czy Cabernet Sauvignon potrafi się dobrze udawać właśnie w tym kraju. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, a szczególnie jeśli chodzi o kraje Nowego Świata, tam gdzie wino potrafi mieć 14% alkoholu, tak jak jest tutaj, żeby odpowiednio zaserwować wino w temperaturze jakieś 16, maksimum 18 stopni Celsjusza. W tych okolicznościach, wąchając tego rodzaju wina, nie będziecie odczuwać właśnie niuansów alkoholowych, a tylko i wyłącznie piękny, aromatyczny bukiet. No i w tym przypadku absolutnie mamy do czynienia z bukietem, czyli jest połączenie aromatów owocowych, lekko wyczuwalnych w tle, przyjemnych niuansów beczkowych z taką wanilią, kokosem w tle. Ale to, co rzeczywiście dominuje, to bardzo czysty owoc. Owoc czarnej porzeczki, jeżyny, jagody. Lekka, przyjemna ściółkowość, lekko czekoladowość. To jest akurat ten niuans beczki, ale który bardzo przyjemnie współgra właśnie z tym owocem. W ustach wino pełne, skoncentrowane, esencjonalne. Mocna, wyraźna dość tanina, ale zaokrąglona. To nie jest ten efekt mocnego ściągania w ustach, który się zdarza w mocno tanicznych winach. Nie jest tak z tego tytułu, że rzeczywiście króluje tutaj bardzo intensywny owoc. No i to właśnie tę taninę balansuje. Wino posiada lekką kwasowość, która nadaje tutaj temu winu nadal bardzo przyjemną świeżość, co akurat w Nowym Świecie byłoby wskazane, żeby wino było zbalansowane pomiędzy owocem, taniną, a właśnie lekką kwasowością. Ta kwasowość jest bardzo przystępna i bardzo przyjemna. Wino pełne charakteru, a w związku z tym to, z czym należałoby takie wino połączyć, to oczywiście, bez najmniejszego wątpienia, stek argentyński byłby najpełniejszym, najciekawszym, podejrzewam, że rozwiązaniem kulinarnym, czyli możecie średnio wysmażyć tego steka w towarzystwie tego wina. Stek będzie jeszcze przyjemniejszy, a wino okaże się łagodniejsze i tym bardziej owocowe. No więc absolutnie możemy stwierdzić, że gleba aluwialna, kamienie aluwialne bardzo dobrze sprzyjały temu winu. To, czego winiarze na całym świecie mogą zazdrościć akurat producentom wina w Argentynie, to z jednej strony stabilnej pogody, pełnej słońca, i to, co wszystko dopełnia, to jest to, że te spływające wody z Andów nawadniają te winnice i powodują, że można tam z wielkim sukcesem uprawiać winorośl. No i to wino absolutnie do tych przykładów sukcesu należy. Polecam ze stekiem, ale jeżeli ktoś by miał ochotę na po prostu wieczór z winem,
To może akurat z tą butelką tego dokonać. To, co bym dodatkowo polecał, to przelanie tego wina do karafki po to, żeby je właśnie troszeczkę złagodzić i otworzyć pełnię aromatów. Dekantacja, czyli przelać wino z butelki do karafki, dać temu winu trochę powietrza i wtedy będziecie się mogli cieszyć nim jeszcze bardziej. Wino Zuccati, seria A, Cabernet Sauvignon, Valle de Uco, Mendoza. Kosztuje 79 zł na stronie dobrewino.pl. Może nie tanio, ale warto.